Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku newsowym na moim kanale. Nie było mnie 2 tygodnie, ale już wracam z kolejną porcją newsów jeździeckich. Zanim jeszcze zaproszę was do oglądania, to zachęcam was do kliknięcia subskrypcji oraz dzwoneczka na tym kanale, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków newsowych, a jeżeli ten materiał wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. Jeszcze przed przejściem do pierwszego newsa chcę wam bardzo podziękować za mega pozytywny odbiór filmu o kucykach. Myślę, że jeżeli taki format wam się podoba, to mogę robić więcej takich filmików. Kiedyś prowadziłam serię, która nazywała się Mroczna strona jeździectwa. Była bardzo podobna, taka właśnie bardziej edukacyjna, więc jeżeli coś takiego was interesuje, no to koniecznie piszcie w komentarzach. A teraz już bez zbędnego przedłużania zapraszam was do newsowania. Tak mi się zrymowało. Zaczniemy sobie od tematu, który został mi podesłany przez was na Instagramie i dotyczy on filmiku Wiszy z zawodów, który jest jednym z najnowszych filmów na jej kanale. Został mi ten film podesłany w kontekście tego, że Wisza na nim szarpie Galliano. Jeśli chodzi o przejazdy na zawodach towarzyskich czy regionalnych, to takie przejazdy są raczej normą i spotyka się nawet jeszcze gorsze traktowanie koni. Nie usprawiedliwiam takiego działania, nie pochwalam go, jednak umówmy się, raczej większości jeźdźców kiedykolwiek w życiu zdarzyło się szarpnąć konia bądź zareagować właśnie w taki sposób. Bardziej w tym materiale zmartwiło mnie jednak to, jak Wisza podchodzi do tego przejazdu. Pierwszy parkour nie był udany i mówiła o tym otwarcie, aczkolwiek całą winę przerzucała na konia, nie będąc w stanie opowiedzieć o swoich błędach. Na przykład mówiła o tym, że nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego Galliano wyłamał, że coś sobie ubzdurał na tej przeszkodzie i że ona nie wie, o co tam chodziło. Tutaj na tym okserze powiem wam szczerze, że nie wiem, co się odwaliło. Ja kręcę, on nie kręci, tak w skrócie to wyglądało. Powiem szczerze, że troszkę się po nim tego nie spodziewałam. Powiedziała na przykład, że Galliano z dupy w ostatniej chwili wyłamał przeszkodę. No mimo, że umówmy się, ja już 4 fule wcześniej widziałam, że ten koń na przeszkodę nie jedzie. No niestety na mnie poszło, w pierwszym przejeździe mi tutaj, no tak z tą ostatnią przeszkodę to w ogóle z dupy wyminął, a w drugim mieliśmy zrzutkę, ale myślę, że po prostu trzeba było jakoś zacząć ten sezon i po prostu następnym razem będzie lepiej. Pojechaliśmy dalej i tutaj niestety znowu złapaliśmy fuck up na tym okserze. Tutaj nie powiem wam, czemu mi zjechał, coś mu się po prostu nie spodobało. Ja już naprawdę nie miałam pola manewru, ja z nim tak naprawdę skręciłam, nie wiem, czy to widać mniej lub bardziej, i za drugim razem krok skoczył. Nie wiem, co tutaj się stało, szczerze nie jest z tego parkouru. I właśnie zastanowił mnie ten brak autorefleksji u Wiszy, że nie jest w stanie dostrzec swoich błędów i jakieś tam właśnie wyłamania, czy zbyt bliskie podjechanie. Tłumaczyła tym, że tak wyszło, albo że to był problem Galliano. Osobiście uważam, że przekazywanie dalej takiego mindsetu jest dosyć słabe, ale z tego, co zauważyłam u Wiszy, no to tak po prostu jest. W kilku publikacjach i filmach zdążyła już udowodnić, jak te konie postrzega i że jakieś błędy popełnione, czy to w treningu, czy na parkurze, raczej widzi jako winę konia, a nie winę swoją. Oczywiście Wisza robi jak chce i uważa jak chce, jednak zawsze trzeba mieć na uwadze to, że taki brak autorefleksji prowadzi do braku progresu, bo nigdy nie będziemy się zastanawiać, co my tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić. A jeśli chodzi o dostrzeganie błędów, a raczej jego brak, to wykazała się w tej kwestii pewna instruktorka z Wielkiej Brytanii, o której zrobiło się ostatnio dosyć głośno. W ostatnim czasie w sieci zaczęło krążyć nagranie, na którym owa instruktorka przestraszonego konia zaczyna tak szturchać i straszyć drągiem. Tak, drągiem. Filmik będzie leciał gdzieś tutaj i co można o nim powiedzieć? Koń raczej nie jest przygotowany psychicznie na tą jazdę. Najprawdopodobniej boi się czegoś, nie wiem, narożnika czy jakiegoś przedmiotu, który leży na placu, whatever. Jeździec nie jest w stanie tym koniem ruszyć, daje kopniaczki, wykręca szyję, ale no nic dalej nie idzie. I instruktorka podchodzi z drągiem, zaczyna nim machać za koniem i również uderzać nim w zad. Sprawa została dokładnie omówiona na portalu Świat Koni. Wrzucam oczywiście linka w opisie, żebyście sobie mogli ten artykuł przeczytać. Można tam się dowiedzieć, że ten drąg nie był takim standardowym, ciężkim drągiem, a pustym, bardziej z tych plastikowych. Jednakże mimo wszystko no jest to drąg, wielki przedmiot, którym no, można koniowi zrobić krzywdę. I ogólnie umówmy się, drągi nie służą do podnoszenia i bicia nimi końmi. No,
chyba nie do tego zostały stworzone. Jeszcze ciekawsza była jednak wypowiedź instruktorki tej z Wielkiej Brytanii na temat tego filmu, która stwierdziła, że to było według niej najlepsze rozwiązanie i mogła wziąć bata i nim uderzać konia, ale ona w sumie nie chciałaby być bita batem i nie jest za tym, więc użyła właśnie drąga. I ciekawe jest właśnie dla mnie to, że założyła z góry, że jedynym rozwiązaniem jest w sumie w tej sytuacji przemoc, a nie na przykład wzięcie konia za wodze i przeprowadzenie go z tamtego miejsca, którego się boi. Albo jeżeli dany jeździec z tym koniem sobie w tym momencie nie radził, to zsadzenie tego jeźdźca i przepracowanie problemu samodzielnie z tym koniem. Chociaż biorąc pod uwagę te metody treningowe tej osoby, to raczej nie przyniosłoby to pozytywnych skutków. Pani uznała również, że nie wyobraża sobie, że ludzie nazywają to, co zrobiła, znęcaniem się nad zwierzęciem. I cały czas powoływała się na to, że to walnięcie drągiem było lepsze, niż by użyła bata. Oczywiście było to moim zdaniem, i myślę, że wielu innych osób też, takie głupie tłumaczenie i lepiej by było, gdyby przyznała się po prostu do błędu, ale to ukazuje, jak wygląda postrzeganie koni i jeździectwa w Wielkiej Brytanii. Ja już od wielu osób słyszałam historię, że w tamtych rejonach jeździectwo, szczególnie to szkółkowe, wygląda znacznie gorzej niż w Polsce, dajmy na to. Że poziom nauczania oraz metod treningowych tam stosowanych jest naprawdę niski. Jeżeli jesteście w stanie to potwierdzić, to koniecznie napiszcie w komentarzu, jak to tam wygląda, bo spotykałam się raczej z opiniami, że bardzo ciężko jest tam znaleźć naprawdę w porządku stajnie. No i przechodzimy teraz do ostatniej sprawy, czyli wymuszania przeprosin. Do tego newsa sprowokował mnie ostatni post na grupie Hated Jeździectwo, ale tego jest naprawdę masa nie tylko w jeździectwie, ale na jeździectwie się skupię. Niedawno pewna osoba opublikowała na tejże grupce swoją opinię na temat jakiejś stajni. Wkleiła również w poście screeny oraz zdjęcia będące dowodem na to, co opisywała na temat tej stajni. Jednakże post po jakimś czasie został usunięty, a w zamian wpadł na grupkę post z przeprosinami, które było widać, że są ewidentnie wymuszone przez właścicielkę stajni, która była hejtowana. Z czego hejtowana odnosi się do nazwy grupki, a nie do tego, co faktycznie w tym poście się działo, bo moim zdaniem była to raczej po prostu krytyka. Zacznijmy od tego, że takie posty są zwykle wrzucane przez osoby niepełnoletnie, więc jeżeli postraszy się je albo ich rodziców pozwem sądowym, no to zwykle są zmuszeni zwyczajnie taki post negujący kogoś usunąć. Jednak między usunięciem takiego posta i zamieceniem zwyczajnie sprawy pod dywan, a wymuszeniem przez tą osobę przeprosin, i to takich sztucznych przeprosin zaprzeczających zupełnie temu, co ta osoba wcześniej pisała, jest pewna granica. I takie przeprosiny, moim i nie tylko moim zdaniem, stawiają taką stajnię i właścicielkę takiej stajni w zupełnie jeszcze gorszym świetle. I oczywiście, jeżeli są wysnuwane jakieś fałszywe oskarżenia, to wiadomo, że właściciel stajni chce się obronić. Jednak, jeżeli są już publikowane filmy, na którym widać, że ktoś stosuje przemoc, a ta osoba później jest zmuszona napisać posta przeprosinowego, gdzie mówi o tym, że właścicielka nigdy by konia nie skrzywdziła i nie ma tam żadnej przemocy, to jest to absolutnie niewiarygodne. I tego w internecie, zarówno tym niejeździeckim, jak i jeździeckim, jest mnóstwo. Niepełnoletnie osoby są zastraszane, gdy wyrażają swoją niepochlebną opinię o jakiejś stajni, jakiejś instytucji czy innej firmie. Dzieci czy nastolatków łatwo się zastrasza, szczególnie gdy się napisze również do ich rodziców, ale czy faktycznie taka stajnia czy taka firma zyska na tym wizerunkowo? Na pewno nie. Ten temat jest naprawdę głęboki i szeroki, więc ciężko go omówić jako takiego newsika, ale tak chciałam o tym wspomnieć w ramach tego, co się ostatnio wydarzyło na tamtej grupce. Jeżeli mogę tylko coś powiedzieć, to w 99% te pozwy sądowe nie dochodzą do skutku. Jest to tylko i wyłącznie straszenie. To jest najczęściej zwyczajne nadużywanie autorytetu dorosłości, nadużywania swojej takiej władzy. Bo gdyby każda osoba krytykowana w taki sposób reagowała, to nie byłoby w internecie miejsca na krytykę. Nie dowiadywalibyśmy się jakichś negatywnych rzeczy czy opinii o jakichś stajniach, instruktorach itd. To jest
zwyczajnie potrzebne, zaznaczając, że o ile jest to konstruktywne i poparte dowodami. Mega nie szanuję ludzi, którzy tak robią i tak straszą dzieci i nie potrafią przyjąć krytyki na klatę. Ale to już taka prywatna dygresja z mojej strony. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Oczywiście zachęcam was ponownie do odniesienia się do każdego z tych tematów. Ja was zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia dzwoneczka i łapki w górę, jeśli filmik wam się spodobał. I zachęcam was również do zajrzenia na mojego Instagrama, na którym pokazuję moją codzienność oraz pracę z koniem Quantico. No i co? Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Z wami się żegnam. Do zobaczenia i cześć!